W pierwszym epizodzie wspomniałem o słynnej konferencji w Atlantic City. Jeżeli nie oglądaliście pierwszego odcinka o początkach mafii z Chicago, to zapraszam do obejrzenia. Link pojawi się na ekranie w prawym górnym rogu. Zanim przejdziemy sobie do wszystkim znanej postaci Al Capone, to myślę, że warto wspomnieć o spotkaniu w Atlantic City. Jest to ciekawy temat z tego względu, że ta konferencja była pierwszą i nadal jest uważana za najważniejszą w historii mafii w Stanach Zjednoczonych. Odbyła się ona konkretnie w dniach od 13 do 16 maja 1929 roku. Konferencja była wstępem do utworzenia amerykańskiego syndykatu. Była to tak zwana Nowa Mafia Amerykańska, czyli połączenie wieloetnicznych gangów. Początek konferencji nie był jednak przyjemny dla bohatera, któremu zamierzam poświęcić kolejny odcinek, a był nim oczywiście Al Capone. 14 lutego 1929 roku odbyła się tak zwana masakra w dniu Świętego Walentego. I właśnie za tę zbrodnię Al Capone został srogo skrytykowany. Podczas masakry miało miejsce morderstwo sześciu członków konkurencyjnego gangu Northside. Wspomniałem o tym gangu również w poprzednim materiale. Zginął również jeden przypadkowy mężczyzna. Jakie było tło historyczne tych wydarzeń? Kilka lat wcześniej, a dokładnie 9 listopada 1924, ginie szef gangu z Northside, Irlandczyk. Dion O'Banion zostaje on zastrzelony przez zabójców z gangu Ala Capone. Był to Albert Anselmi, John Scalisi oraz Frankie Yale. Szef North Siders zostaje zastrzelony we własnej kwiaciarni. Władzę po nim obejmuje Jaime Weiss. Przysięga on zemstę. Nie uda mu się jednak spełnić tej obietnicy, bo 11 października 1926 sam ginie w strzelaninie. Szefostwo przechodzi na Winczęta Skemera Druciego, ale również i on zostaje zabity w podejrzanych okolicznościach w 1927 roku. Zginął po wcześniejszym zatrzymaniu w radiowozie policyjnym. Dochodzimy do czasów masakry w Dniu Świętego Walentego. Szefem North Siders jest wtedy George Bucks Moran. Odpowiadał on za większość zamachów na ludzi Ala Capone oraz za m.in. ostrzelanie siedziby Ala Hawthorne Inn. Co ciekawe, Moran nazywał Ala Capone szatanem. Rano 14 lutego 1929 wynajęci przez Ala ludzie zastrzelili aż 6 osób. Pięć z nich było członkami gangu Morana. Sam szef był wtedy nieobecny na miejscu zbrodni. Skala tej zbrodni spowodowała, że mieszkańcy Chicago zaczęli postrzegać Ala Capone jako zwyrodnialca, brutalnego i wyrachowanego zabójcę, a nie zwykłego gangstera jak dotychczas. Mimo nieprzychylnej opinii publicznej, mógł w tym momencie cieszyć się z wyeliminowania konkurentów z gangu Northside. George Moran nie miał już ani siły, ani środków, aby zagrozić pozycji Ala Capone. Wróćmy jednak do konferencji. Została ona zorganizowana przez lokalnego Bossa o pseudonimie Naki. Jego losy oraz losy innych gangsterów możemy śledzić w świetnym serialu Boardwalk Empire. Naki zapewnił bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom konferencji, korumpując lokalną policję. Niektórzy uczestnicy, m.in. Al Capone i Harry Nick Rosen, posługiwali się przybranymi nazwiskami. Recepcjoniści w ekskluzywnym hotelu Break Hotel, podejrzewając ich o sfałszowanie dokumentów na przybrane nazwiska, nie chcieli ich zameldować. Gangsterzy nie chcieli z kolei ujawniać swoich prawdziwych nazwisk, brali swoje walizki i opuszczali hotel. Pomimo niedobrego początku konferencji, w czasie jej obrad podjęto szereg najważniejszych decyzji. Jedną z decyzji było utworzenie w miejscu istniejącego podziału świata przestępczego w Stanach Zjednoczonych zorganizowanej nowej mafii amerykańskiej w ramach syndykatu, czyli współpracujące wieloetniczne gangi. Organem rządzącym nowej mafii została Komisja Syndykatu. Aby to osiągnąć, należało wyeliminować starą gwardię mafiozów, tzw. wąsatych piotrków. Co później zbiegło się z wojną Castella Marese. Inną decyzją było ustalenie działalności mafii po zakończeniu prohibicji. Gangsterzy przewidywali, że zostanie ona zniesiona. Prohibicja oznaczała dla świata przestępczego znaczne dochody z nielegalnej sprzedaży alkoholu. W tym celu gangi miały legalnie przejąć gorzelnie i browary, punkty sprzedaży hurtowej i detalicznej. Zwrócono uwagę na korzyści płynące z hazardu. Las Vegas, które stało się później stolicą hazardu, było wtedy niewielką miejscowością z kilkoma stacjami benzynowymi, automatami do gier i kantynami z nielegalnym alkoholem. Ustalono także konieczność współistnienia gangów, zapobiegania konfliktom zbrojnym i sprawiedliwego podziału kraju na strefy wpływów dla uspokojenia opinii publicznej po wydarzeniach z 14 lutego 1929 główni rozgrywający na konferencji czyli Lucky Luciano, Johnny Torio i Meyer Lansky zdecydowali że Al Capone powinien na jakiś czas znaleźć się w więzieniu wymyślili zarzut nielegalnego posiadania broni po zakończeniu konferencji, Capone udał się do Filadelfii, gdzie oddał się w ręce sprawiedliwości. Wyszedł po roku, ale już w 1931 został skazany na 11 lat za oszustwa podatkowe. Skład etniczny konferencji wskazywał, że przedstawiciele świata przestępczego, wśród których prym wiedli Włosi i Żydzi. Chcą przejąć kluczowe stanowiska w nowej mafii amerykańskiej, która powstałaby w miejsce starej mafii. Niezaproszenie irlandzkich bosów było wyrazem tego, że chcieli oni, za ich plecami, bez ich wiedzy i zgody, pozbyć się gangów, dla których nie widzieli miejsca w tworzonym przez siebie syndykacie. Wpływ miała na to pamięć krwawych konfliktów z gangami irlandzkimi. Jednakże były przypadki, gdy niektórzy włoscy lub żydowscy gangsterzy w przeszłości współpracowali z Irlandczykami, ale głównie zaciekle z nimi walczyli o strefy wpływów, m.in. w Nowym Jorku i Chicago. Konferencja zakończyła się sukcesem. Nawet początkowo skłóceni ze sobą Al Capone i Johnson wymienili uściski dłoni. Ustalenia z konferencji na lata ukształtowały nową mafię amerykańską. Żadna inna późniejsza konferencja konferencja hawańska w 1946 i konferencja Walpachin w w 1957 nie zgromadziła tylu wpływowych gangsterów i nie podjęła tylu ważnych decyzji. W tym materiale to już koniec. Wyczekujcie następnego odcinka, w którym przedstawię szerzej postać słynnego gangstera a la Capone. Zapraszam do oglądania już niedługo.